Polska aktorka teatralna i filmowa, Maria Chwalibuk, zmarła 15 marca w wieku 91 lat. Maria Chwalibuk urodziła się 4 lutego 1933 roku w Warszawie. W 1956 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Łodzi. Występowała na deskach teatrów w Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Koszalinie, Łodzi, Szczecinie i Warszawie. Aktorka była znana z występów w takich filmach jak Brunet wieczorową porą, Banda, Bal na dworcu w Koluszkach, Cień, Godzina szczytu, Kobieta samotna, Mały, Naprawdę wczoraj, Poszukiwany, poszukiwana, Czy nie ma róży bez ognia? Polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna Alicja Pawlicka zmarła 7 marca w wieku 90 lat. Aktorka w 1955 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Przez wiele lat była związana z Warszawskim Teatrem Polskim. Alicja Pawlicka dała się również poznać szerokiej publiczności. Zagrała w filmach Drugi brzeg, Godzina pąsowej róży, Zamach, Wycieczka w nieznane czy Zimowy zmierzch. Alicja Pawlicka prywatnie była żoną legendarnego prezentera telewizyjnego Jana Suzina. Polski poeta, kompozytor, pieśniarz i aktor Leszek Długosz zmarł 23 marca w wieku 82 lat. Leszek Długosz był jednym z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów. Za swoje dokonania wielokrotnie był nagradzany i honorowany. Otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Order Orła Białego. Jako aktor zagrał w filmach takich jak Na Srebrnym Globie, Trzecia Część Nocy czy Znaki Zodiaku. Polski skryba, malarz, rzeźbiarz i ilustrator amator Tadeusz Modrzejewski zmarł 27 marca w wieku 72 lat. Tadeusz Modrzejewski założył i przez wiele lat prowadził prywatne Muzeum Literatury imienia Władysława Reymonta. Polski krytyk literacki i publicysta Leszek Bugajski zmarł 26 marca w wieku 75 lat. Leszek Bugajski był redaktorem naczelnym wielu literackich czasopism i prowadził działy kulturalne znanych polskich tygodników. Polski muzyk, kompozytor, dziennikarz i publicysta Antoni Krupa zmarł 17 marca w wieku 78 lat. Antoni Krupa przez wiele lat dzielił się swoją ogromną muzyczną wiedzą i miłością do muzyki ze słuchaczami na antenie Radia Kraków. Polski dziennikarz radiowy Marek Cender zmarł 28 marca w wieku 54 lat. Dziennikarz przez ponad 3 dekady pracował w Radiu Kielce. Uczestnik Powstania Warszawskiego, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Jerzy Mindziukiewicz, zmarł 26 marca w wieku 96 lat. Polski poeta, pisarz, dziennikarz, autor tekstów piosenek i krytyk filmowy Ernest Bryl zmarł 16 marca w wieku 89 lat. Ernest Bryl został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Polski prozaik, dramaturg, eseista, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Nowe Książki, Tomasz Łubieński, zmarł 15 marca w wieku 85 lat. Polski architekt, jeden z najwybitniejszych budowniczych Katowic, Jurand Jarecki, zmarł 13 marca w wieku 92 lat. Jurand Jarecki zaprojektował takie słynne katowickie budynki jak Dom Handlowy Skarbek, Dom Handlowy Zenit, Haperowiec, Kino Kosmos i Biblioteka Śląska. Polski lekarz, samorządowiec, polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rajmund Miller, zmarł 26 marca w wieku 69 lat.